Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witam drogie słuchaczki oraz drogich słuchaczy, a także widzów już w 49. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu serwisu gamemusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Z tego miejsca jak zawsze zachęcamy Was do słuchania naszych podcastów oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także w łapek w górę i w dół. Nie zapominajcie o tym biednym dzwoneczku. W minionym tygodniu wspólnie z Pawłem i naszymi gośćmi specjalnymi rozmawialiśmy o naszych wrażeniach związanych z 4. edycją Game Music Festival w Londynie. Z tego miejsca zachęcamy do przesłuchania tego odcinka. Jakiś czas temu na łamach naszego serwisu pojawił się artykuł, który zainspirował nas do dzisiejszej rozmowy. W związku z tym niezmiernie miło nam jest powitać naszego kolegę Krzysztofa Kusa, dla którego dźwięki otaczającego nas świata są częścią jego codziennej egzystencji. Witaj Krzysztofie, cześć! No cześć wszystkim! Natomiast po drugiej stronie mikrofonu zasiadł Marcin Maślanka, pasjonat wszystkiego, co jest związane z układem SID oraz retro sprzętu. Cześć Marcinie. Witam wszystkich. Drodzy panowie, bardzo wam dziękujemy, że dzisiaj poświęciliście czas, żeby nagrać z nami kolejny odcinek, który już jest 49, jeszcze jeden i już jubileusz, bo 50 odcinków za nami. Zanim przejdziemy do tematu głównego dzisiejszej rozmowy, chciałbym, abyście sobie przypomnieli i podzielili się z naszymi słuchaczami na temat tego, co ostatnio słuchaliście. Może zacznę od Krzysztofa. Krzysztofie, co u ciebie ostatnio się kręciło? Wiesz co, ja ostatnio jestem na etapie, może to bardzo amatorsko zabrzmi, ale odkrywania tego, co polubiłem na Spotify, jak przemierzałem jakieś bezkresne pola z moim psiakiem, więc ja sprawdzam, co ja tam sobie klikałem. W międzyczasie słuchasz na pewno naszego podcastu. A oczywiście, oczywiście. chociaż tutaj właśnie bardziej się skupiałem na muzyce, nie na słowie mówionym. Sporo się przewijało Genesis ostatnio u mnie, a także jakichś wycinków z audycji State of Trance, to co się za bardzo nie łączy z Genesis, aczkolwiek, no tak jak mówię, dużo różnych rzeczy niezwiązanych ze sobą słuchałem. Jeśli chodzi o gry komputerowe, to cały czas jestem bardzo mocno przyklejony do ścieżki dźwiękowej z It Takes Two. Bardzo przyjemnie mi się tego słucha i też sporo tych kawałków też losowo trafia gdzieś w mojej playliście na swój czas antenowy. To jest taka gra ubiegłoroczna, która chyba wszystkich pozytywnie zaskoczyła. Taka dosyć duża gra, niezależna, ale to jest interesujące, bo muzyka troszeczkę obeszła się bez żadnego jakiegoś takiego słuchu. A szkoda, bo jest, prawda? Bardzo fajne. Tak, prawda? Tak. Ciekawe, się zastanawiałam, z czego to może wynikać, że ta ścieżka dźwiękowa, mimo tego, że gra odniosła, nazwijmy to, komercyjny sukces, no bo dostała przecież Game Awards, jedną z najbardziej chyba prestiżowych nagród związanych z grami wideo, a mimo wszystko gdzieś tak cicho, nawet chyba winyla nie ma żadnej jakiegoś chyba wydania fizycznego. Wiesz co, bo mi się wydaje, że tutaj się dwie rzeczy pojawiły. Pierwsza rzecz jest taka, że ona jest tak bardzo absorbująca, że tam się tyle rzeczy dzieje, zresztą trzeba kooperować z drugim człowiekiem, że gracz nie zwraca uwagi na tą muzykę w taki sposób, jako taki słuchacz, co bardziej jako
jako taki moment przeżycia w grze, gdzie ta muzyka jest i ona brzmi tak, jak być powinna, i ten moment jest dlatego dopełniony. Ten moment jest taki kompletny, ale no, nikt nie zwraca na to uwagi, że muzyka jest jedną z tych takich składowych, która tam była. A mi się wydaje, że drugi powód, dla którego to tak przeszło bez echa, jest to, że nikt się nie spodziewał, że ta gra będzie aż taka dobra. Okej. Okay. To dzięki wielkie za swoje polecajki. A Marcinie, a co u ciebie tam leciało w słuchawkach? U mnie pełna gama różnych gatunków, bo pisałem niedawno o muzyce z Elden Ring i nie ukrywam, że wsłuchuję się z wielką pasją w ten soundtrack. Jest niesamowity. W międzyczasie tutaj lekki spoiler, Shadow Warrior 3, muzyka z Shadow Warrior 3. A poza tym słucham coś, o czym w sumie dzisiaj będziemy dyskutować, bo zdarzyło mi się przesłuchać najnowszy album zespołu Dance with the Dead, Driven to Madness. I no, jest moc. Powiem tyle. Bo rozumiem, jeżeli chodzi o Elden Ringa, bo tak troszeczkę pociągnę ciebie za język, jeżeli chodzi o muzykę do Elden Ringa i w ogóle cały świat From Software, to było chyba takie twoje pierwsze podejście do tego uniwersum. Tak, i nie ukrywam, że starałem się zbytnio nie myśleć nad samą rozgrywką. No bo tak jak wspomniałem w artykule, no boss zabija cię już w tutorialu, czy nawet przed tutorialem, także bardzo się cieszyłem, że udało mi się przejść menu główne i kreator postaci na samym początku, to już był sukces. Ale tak, wcale się tym nie zraziłem i na chwilę obecną w skali od 1 do 10 nie jestem pewien, czy dać solidną 9 z serduszkiem, czy wręcz nawet 10 tej grze. No, wszystko póki co jest doskonałe dla mnie w tej grze, ale to jest oczywiście subiektywna opinia. Kusicie, okay. Kusicie panowie. No ja już jestem w połowie gry, tak więc ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, chociaż nie uważam się za jakiegoś wielkiego fana tej serii. Jedynie pierwsza odsłona Dark Souls została przeze mnie ukończona. Troszeczkę w Demon's Soulsa grałem na PlayStation 3, z tego co pamiętam, ale pozostałe części, w tym głównie Bloodborne, który no, przez wielu uważany jest chyba taką najlepszą odsłoną z tego uniwersum i też pod kątem nawet muzycznym, no to muszę przyznać, że faktycznie Elden Ring to jest chyba wszystko to, na co fani tej marki chyba czekali, czyli ten otwarty świat, poukrywane te tajemnice i możliwość takiego bezkresnego podróżowania z uwagą na to, że za rogiem nawet mały robak potrafi przysporzyć trochę, że tak powiem, kłopotów. Dokładnie, wiesz? Ale jeszcze w dodatku nieliniowość, bo jednak seria Dark Souls, no to jest, no, chodzi się od bossa do bossa. Tutaj jednak można sobie wybrać, jakiego bossa chce się siekać wpierw, tak? Więc no, z jednej strony ma to swój urok, bo można ten poziom trudności, że tak powiem, dopasować do siebie. Takie tunelowe to było wszystko, bardzo linijne, tak? Tutaj słusznie też zauważyłeś. A Shadow Warrior, rozumiem, że to będzie w związku z zbliżającą się recenzją od ciebie, tak więc może nie wyprzedzając faktów, rozumiemy, że mamy cierpliwie czekać na twoją recenzję. Zarówno nasi czytelnicy i widzowie będą mieli szansę niebawem na łamach serwisu przeczytać twoje 3 grosze na temat tej muzyki, bo się pozmieniało. Chyba, żebyś chciał coś tutaj dodać. Oj tak, nie na gorsze, na pewno nie na gorsze. Ja jestem mega pozytywnie zaskoczony i myślę, że do świąt wielkanocnych jeszcze czytelnicy będą mogli przeczytać recenzję muzyki z Shadow Warrior 3. Cudnie. Pawle, a co tam u ciebie się kręciło? Tu zanim to dwie rzeczy. Po pierwsze, czekam na wasze wszystkie teksty, nie tylko Shadow Warriora, również te zaległe. Wy wiecie doskonale, o co mi chodzi. A jeśli chodzi jeszcze o Elden Ring, no fajnie, że jaracie się serią. Ja próbowałem do tego podejść, ale no nie udało się. Jednak mnie ta seria odrzuciła. Pawle, to nie jest Yakuza, niestety. No. To nie jest Yakuza. No. Ale fakt faktem. No ja po prostu nie czerpię przyjemności z katowania siebie samego, a ten wyśrubowany poziom trudności to jest jakieś nieporozumienie dla mnie. Nie czerpałbym w ogóle z tej żadnej ani satysfakcji, ani radości, także to nie jest seria dla mnie, no przykro mi, wielkie. Jeśli chodzi o muzykę,
to z racji nawału, no niestety, obowiązków, nie tylko dla Game Music, a nie miałem jakoś specjalnie więcej czasu, żeby się przysłuchać konkretnej muzyce. Oczywiście tej muzyki słucham bardzo dużo, często jest to jakaś ułożona przeze mnie playlista na Spotify, często to jest radio internetowe i tak dalej, ale przez ostatni tydzień, dwa tygodnie nie było nic takiego, co by mnie jakoś tak specjalnie poruszyło. Ja chyba w ostatnim odcinku nawet mówiłem, że mam jakieś zaległości, ale również one się po prostu piętrzą i piętrzą. No mam nadzieję, że to się w końcu ten okres się zakończy. Ale tak jak mówię, to wszystko jest związane z pracą, również dla GameMusic.pl, i to jest to, o czym mówiłem w ubiegłym tygodniu, że słucham dużo muzyki z Triangle Strategy, już o niej coś powiedziałem. Słucham też muzyki do, słuchajcie, Life Alive, którego remake pojawi się niedługo, mam nadzieję, na Switcha, a niebawem pojawi się, nie wiem, myślę, że kiedy ten odcinek się pojawi, to myślę, że ten tekst już będzie na stronie, bo przygotowuję też jakiś duży artykuł związany z samą grą, która nigdy nie opuściła granic Japonii, ale również o muzyce. Było nie było, jest to debiut Yoko Shimomury jako kompozytorki w Square Enix, także warto byłoby coś na ten temat powiedzieć. Również jestem w trakcie słuchania muzyki do najnowszego Kirby'ego, czyli Kirby Forgotten Lands. Ojej, tak. I to jest okej, zdanie komentarza. Mówiliśmy dużo o Forgotten Lands przy okazji odcinka z Kirby'em i tam zwłaszcza Mariusz miał takie duże obawy tak, muzyką, ale ja już, tak. Ja już jestem pod koniec gry i powiem ci, że niektóre plansze mają tak fantastyczne melodie. Prawda? Jak to się dobrze słucha. Naprawdę jest. I no czekam na oficjalną ścieżkę dźwiękową. No swoją drogą Kirby to największy rybal, moim zdaniem, Elden Ring o grę roku, no nie? Tak. No zdecydowanie. Właśnie, a my jeszcze nagrywamy to w dniu, kiedy Nintendo zapowiedziało opóźnienie najnowszej Zeldy. Także no, można powiedzieć, że Elden Ring ma farta. Tak, upiekło się. Ale jednak rzeczywiście Kirby startuje o tytuł gry roku, przynajmniej w moim rankingu. Nie wiem, jak fashion, tak naprawdę. A jeśli chodzi o muzykę, to fakt. Te były jakieś tam lekkie początkowe obawy, ale rzeczywiście, jak dostaliśmy pełną wersję, ja ograłem zdecydowaną większą część Kirby'ego. Nie jestem jeszcze pod koniec. Myślę, że jestem jakoś, nie wiem, jakieś 70% już przeszedłem. Ale podobnie jak Mariusz, ja jestem na tę chwilę naprawdę zachwycony. Także ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Ja jestem bardzo pozytywnie zachwycony i też zaskoczony, że udało się coś takiego dowieść. No zobaczymy, jak przejdę do końca grę. Mam nadzieję, że recenzja również pojawi się przed Wielkanocą. Mam taką nadzieję. Sam raz, że tak powiem, dostarczysz na jajko niespodziankę. Dobrze, zanim to będzie oczywiście, przypominam, recenzja z Yakuza Like a Dragon. No tak, musiało być wcięcie o Yakuzie. Ale przysięgam, to jest ostatnie, naprawdę moje ostatnie wcięcie o Yakuzy. Przynajmniej do momentu, aż To nie będzie ostatnie wejście. Aż nie zapowiedzą najnowszej części. Nie wierzę w to. Pozdrowienia. Ja obstawiam jeszcze z dwa w ciągu całego podcastu wcięcia. No, ja myślę, że będzie nawet więcej. W przeciągu następnych 5 minut. Dokładnie. Pozdrawiamy serdecznie narzeczoną Pawła Anię, która bardzo uwielbia, kiedy Paweł słucha Yakuza. Ogromna fanka serii. Ogromna, zdecydowanie chyba większa od ciebie. Dobrze, no to ja szybko się podzielę swoimi propozycjami, co ostatnio miałem okazję słuchać. Tak więc Travel A Journey Symphony Austina Wintoriego. W sumie tego albumu, prawdę mówiąc, chyba nikt się nie spodziewał, tak? Austin Wintory zabiera nas w taką przeszłość, a dokładnie o 10 lat wstecz do premiery muzyki do gry Journey. Wydany przez kompozytora ten album, który miał swoją premierę niespełna jakieś 2 tygodnie temu, jest taką chyba, tak sądzę, reinkarnacją muzyczną utworów wykonanych z udziałem prestiżowego London Symphony Orchestra, no i London Voices Choir. To są chyba nie ma lepszych muzyków w Londynie.
No i nie zabrakło na płycie wielu także utalentowanych nazwisk jak Tina Guo oraz Kristy Nygus, którą z Pawłem pamiętamy z naszego koncertu w Londynie. Ten album chyba jest takim opusem magnusem kompozytora, a jakość wykonania przechodzi wszelkie wyobrażenie. Niemniej mam jakieś takie pewne obawy co do tego albumu. Mimo tej światowej klasy muzyków, mam takie wrażenie, że te piosenki na płycie, a szczególnie ostatnia piosenka tytułowa, no niestety dla mnie brzmią osobiście plastikowo. No, one są zbyt idealne, są wręcz wypolerowane na maksa, aby nie było w nich żadnych wad. I nie wiem, może to jest taka chyba kwestia przyzwyczajenia do oryginalnego materiału z mojej strony, który po raz pierwszy mieliśmy okazję usłyszeć blisko 10 lat temu. Ale na pewno jest to obowiązkowa pozycja dla wszystkich fanów twórczości kompozytora. Nie zniechęciłem się do tej płyty, ale nie zrobiła na mnie takiego wrażenia, jak domyślałem się, no bo jednak z takimi nazwiskami współpracować, no to jednak do czegoś tutaj zmusza. Natomiast drugi album, Shin Megami Tensei Piątka, Ryo Tokazuka, Toshiki Konishi i Kenji Tsuchiya, no po ogromnym sukcesie sprzedażowym Shin Megami Tensei na konsole Nintendo Switch, no nareszcie przyszła pora na oficjalną ścieżkę dźwiękową. Premiera albumu miała miejsce 30 marca. Blisko pół roku sympatycy, w tym ja, serii musieli czekać na wydanie muzyki, no, zarówno w formie cyfrowej, a także jakby pudełkowej. No i Shin Megami Tensei Piątka nie tylko kontynuuje wieloletnią tradycję kolekcjonowania demonicznych potworów, które w trakcie naszych przygód pomagają nam, ale także zmienia nieco formułę, jeżeli chodzi o oprawę audio. No i jesteśmy raczej obsypywani takim brzmieniem gitar elektrycznych wymieszanych z syntezatorami i też muzyki elektronicznej, ale pomysłowość tych kompozytorów idąca w parze z jakością jeszcze nigdy tak dobrze nie brzmiała. Niestety mimo tych pozytywnych komentarzy ze strony graczy, muzyka też nie zyskała zasłużonej popularności, a zwłaszcza nie przybiła się na tyle, by mówiono o niej w środkach masowego przekazu. Nie wspominając już o nagrodach. No, prawdziwy rarytas dla fanów tej serii. Dobrze, koledzy, panowie, dzisiaj rozmawiamy, za co pokochaliśmy muzykę do New Retro Wave w grach wideo. Ale w sumie trzeba byłoby trochę sobie powiedzieć naszym widzom, słuchaczkom oraz słuchaczom, co to jest tak naprawdę te New Retro Wave. Ja ze swojej strony dopowiem, ale wydaje mi się, że nasi goście są tutaj specami w tej kwestii, a szczególnie chyba nasz kolega Marcin Maślanka. Marcinie, jakbyś mógł powiedzieć swoimi słowami, czy tak naprawdę jest New Retrowave? Dosyć kolokwialnie to New Retrowave generalnie to podgatunek synthwave, czyli muzyki elektronicznej bazującej głównie na syntezatorach i automatach perkusyjnych, no ale mówiąc też nieco obszerniej, to też swego rodzaju subkultura, która, no, nie wiem, przynajmniej w mojej opinii, łączy generacje, bowiem ludzie, na przykład tacy jak ja, urodzeni w latach 80., no, darzą ten gatunek dużym sentymentem, ponieważ kojarzy im się z, przynajmniej mi, z dzieciństwem, pewnego rodzaju beztroską, kiedy, no nie wiem, w niedzielny poranek nie miało się żadnych planów i obowiązków i można było usiąść przed Pegasusem albo Komodorkiem i grać cały dzień beztrosko, kiedy w tle leciała, nie wiem, muzyka Marka Bilińskiego albo Jeana Michela Jarre'a. Ale no, wydaje mi się, że też nie tylko dla ludzi z mojej generacji jest to pewnym fenomenem, bo mam też młodszych znajomych, przyjaciół, którzy też pokochali ten gatunek przez klimat i oryginalność. I mówię tu o, no, ludziach, którzy mają, nie wiem, 20 lat, którzy wychowali się na innej muzyce, niekoniecznie elektronicznej, a pokochali ją przez swoją melodyjność i klimat. No dokładnie, ja się zaliczam do tego, do tej grupy ludzi, którzy się nie urodzili w tych czasach, ale sam synthwave i w ogóle całą taką muzykę elektroniczną lat 80. to uwielbiam i doszukuję się tutaj takiego
Bo albo można to lubić, bo po prostu się lubi taką dobrą muzykę, albo też się to kojarzy z filmów, które się oglądało za dzieciaka i często to były właśnie jakieś filmy akcji pokoju, nie wiem, Terminator. Z Chuckiem Norrisem, tak, Bruce'em jakieś, Lee. Tak, jakieś seriale właśnie pokoju MacGyver czy Airwolf na przykład. No motyw ten główny z Airwolfa to jest czysty tak. Synthwave. Mm-hmm. Tego się chyba, bardziej się chyba nie da, jak komuś próbuje się wytłumaczyć, czym jest synthwave, to chyba motyw z Airwolfa jest tutaj taki chyba najbardziej charakterystyczny. Ja nie wiem dlaczego, ale mnie się bardziej kojarzył ten motyw główny z, Boże, jak się ten serial nazywał? Z tym gadającym wozem. A, Knight Rider. Knight Rider, dokładnie. No bo Hasselhoff. Ikona, można powiedzieć. Ikona i w sumie cały czas ma się dobrze, no bo no Hasselhoff chociażby nagrał główny utwór do filmu Kong Fury, który miał swoją premierę bodajże 5 czy 6 lat temu. Ale do tego dojdziemy. Plus jeszcze z jego udziałem powstał teledysk. Taki utrzymany właśnie w latach 80. do Guardians of Galaxy. A tak, faktycznie. A tak, dokładnie. W sumie swoją drogą też Thor Ragnarok zalatuje takim trochę new retrowave'em, ale no myślę, że o filmach będziemy też rozmawiać później. Nie, tak, o filmach i o samej muzyce w grach, która się pojawiła, jeżeli chodzi o New Retrowave Synthwave, tak jak już tutaj wspomniał Marcin. No ale na przykład, Krzysztofie, tobie rozumiem, że tobie się te lata 80. kojarzą właśnie z tym gatunkiem muzycznym, jeżeli możemy w ogóle tak mówić, że to jest gatunek muzyczny. Czy oprócz tego, nie wiem, masz jakieś... Bo wiem, że na początku podcastu też powiedziałeś o Genesis, a prawdę mówiąc też na jakimś pewnym etapie, jak Phil Collins zaczął być liderem i być wokalistą, to pamiętam, że niektóre chyba albumy miały takie elementy synthwave'a. No ale rzeczywiście, no wiesz co, synthwave jest generalnie teraz taki bardzo mocny fancy, a dawniej no to po prostu to był pop. No, wiadomo, że to co zrobiły robotę tam wszystkie syntezatory, które się pojawiały głównie z Japonii i te automaty perkusyjne Rolanda na przykład, no to było od razu podchwytywane, bo tego było stosunkowo niedużo. Depeche Mode nawet chyba też tak, bardzo tak. Mocno wypłynął. Mhm. Tak, bo stosunkowo niedużo takiej elektroniki, która miała sensowne brzmienie, jak właśnie automaty perkusyjne, czy właśnie jakieś pierwsze syntezatory, no to spowodowało, że wszystkie największe gwiazdy chcąc być świeże, bardziej trendy, no wrzucały te elementy gdzieś. Chociażby Duran, pierwsza Duran solowa... chyba nawet jeszcze Dokładnie, ale to można wiesz, wymieniać... Nieskończone. Wymieniać ale, w zasadzie każdy zespół albo każdy wokalista gdzieś w latach 80. z tym spróbował. Przynajmniej raz. Nie wiem, czy pamiętacie, nie wiem, zaraz oddam tobie głos, Krzysztofie, bo tak mi się przypomniało, bo wiesz... powiedziałem Genesis i mi się przypomniało, że tam był taki jeden utwór, bo ty powiedziałeś właśnie o perkusji Rolanda z Japonii. I pamiętam, że jest taki chyba jeden bardzo znany utwór, z którego wypłynęła później ta fala, tej taki perkusyjny. Kurde, zapomniałem. Może masz na myśli utwór In the Air Tonight, gdzie jest tak, ten ikoniczny... Tak. Ten właśnie chodziło mi. Tak. Zgadza to się. Właśnie miałem mówić, że pierwsza płyta solowa Phila Collinsa, Face Value, gdzie, z której jest właśnie In the Air Tonight, ona była właśnie jakby stworzona bardzo minimalistycznie tylko dlatego, że w swoim domowym studiu po którychś sesjach nagraniowych gdzieś tam wcześniej został mu ten automat perkusyjny, no a że on chciał jak najszybciej przelać to, co miał w głowie, bo ta płyta jest wiadomo o jego tam rozstaniu z żoną i tak dalej, no to przelewał to wszystko w głowie i programował tą całą perkusję, bo tak po prostu było mu szybciej. Stąd też taki surowy, elektroniczny klimat całej tej płyty, no a to co właśnie jest na In the Air Tonight chociażby, to właśnie pokazuje później tą
taką falę, która teraz jest bardzo widoczna w synthwave'ie, czyli plastikowe sample perkusyjne, wtedy bardzo świeże jak na tamte czasy, a teraz uosobienie właśnie tego 80'sowego klimatu. Taki charakterystyczny reverb, który właśnie Phil Collins tam zastosował. On się chyba technicznie nazywa plate reverb. No, wszystko poskładane to w całość właśnie daje taki, no można powiedzieć, ikoniczny kawałek 80'sowy, jeśli chodzi o pop. Bardzo minimalistyczny, surowy, ale no nie wyobrażam sobie teraz, by ktoś nie znał In The Air Tonight. Tak, chociażby ja właśnie jeszcze... po tym przejściu perkusyjnym tam pod koniec. Ja bym jeszcze tutaj z takich artystów, którzy chyba w tamtych czasach wypłynęli też, raczej płynęli, byli jakby prekursorami, nie wiem, czy się zgodzicie, ale uważam, że kompozytor muzyki filmowej John Carpenter też był taki. Tak. On jakby trochę, no, ucieczka z Nowego Jorku, chociażby The Halloween, tak? Chyba bodajże. To jest... No, później Stranger Things, czyli najbardziej popularny serial, wypłynął między innymi też na tej muzyce i też na tej fali tej takiej nostalgii, tak, że widzowie, którzy oglądali, no to były osoby w naszym wieku, nieco później wiadomo młodsze, no bo pierwszy raz zobaczyły na przykład Magnetowid. No i też po Stranger Things zaczęło powstawać całe mnóstwo gier, które odnoszą się do tego schematu. Tak. Że wspomniałeś o Jamesie Carpenterze, no to daleko nie szukać, jest zespół New Retroid, który się nazywa Carpenter Brut, także... O, tak. No tutaj już dużo powiedzieliśmy, czym tak naprawdę jest ten New Retroid. Można też powiedzieć, że on teoretycznie powstał trochę w połowie lat 2000, takie z inicjatywy też po części internetowej społeczności producentów muzycznych, no bo oni się zainspirowali twórczością Kawińskiego, o którym dzisiaj na pewno będziemy rozmawiać niejednokrotnie, czy College na przykład, tak? No i ta popularność później jakby wzrosła w 2011 roku z powstaniem, na pewno kojarzycie, wytwórni właśnie New Retroway, która do dzisiaj działa i dalej jakby wypuszcza wszelkiej maści artystów, albumy, które specjalizują się i są osadzone jakby w tym nurcie. No i tak tutaj sobie powiedzieliśmy, że to jest ten synthwave, który naśladuje utwory też po części z gatunku takiej fantastyki naukowej, akcji retrofuturyzmu i takiego horroru lat 80., czasami nawet też tego cyberpunka. I to jest o dziwie, nawet w tym najnowszym cyberpunku niestety nie słyszymy takiego klimatu, bo jak Marcin Przybołowicz w jednym z naszych też wywiadów powiedział, że oni chcieli kompletnie na nowo stworzyć wizerunek tego cyberpunku, że to nie miało być właśnie takie new retroway. No ale to już sądzę, że to każdy ma swoje zdanie na ten temat, czy to byłoby dobrze, czy źle. No i też trzeba powiedzieć, że pod wpływem tego powstało dużo zespołów, o których już tutaj niektóre nazwiska, tytuły padły. No na pewno trzeba powiedzieć o Midge Murder, Power Glow, Time Cop, 1983, The Midnight, Mega Drive i Laserhawk, tak? I sądzę, że ta lista jeszcze jest o wiele, wiele, wiele dłuższa i też zaraz będziemy o kolejnych artystach rozmawiać. Pawle, a ty byś coś jeszcze ewentualnie chciał tutaj od siebie dodać, jeżeli chodzi, czym tak naprawdę jest ten New Retro i może też jakby czym jest dla ciebie, tak? Po części. Nie, to mogę jedynie powtórzyć, że New Retrowave kojarzy mi się właśnie z tymi latami 80. Ja się urodziłem w latach 90., ale wychowałem się na kasetach VHS, które wypożyczaliśmy w ośmiu... Czekaj, w latach 90. No to nie, to Paweł, to ja złą osobę dzisiaj zaprosiłem. ale wiesz, ja się wychowałem, tak jak mówiłem, na kasetach VHS, które wypożyczaliśmy w osiedlowej wypożyczalni i nadal pamiętam te potężne ściany, które były zarezerwowane na przykład dla filmów tylko z Godzillą na przykład, tak? O.
Ale fakt faktem, no wszystkie te filmy, które wy wymieniliście, te seriale, które leciały chyba głównie na Polsacie, jeśli dobrze pamiętam, tak? Ten Knight Rider, którego wymieniłem. No to są te klimaty, których może ja nie poznałem, tak? Ja nie żyłem w tamtych czasach, ale je w jakiś sposób poznałem i czuję się z nimi w jakiś też sposób związany, tak? I dlatego jeśli słyszę jakieś synthwave'y, czy to na przykład w grze Valhalla, którego recenzję też niedawno popełniłem, ja byłem po prostu zachwycony, tak? Ale takich gier jest no, nawet sporo. Jak słyszę takie melodie, słyszę takie dźwięki, no to od razu włączają mi się te różowe okularki z przeszłości. No tak, no tak. No dobrze, no to przechodzę teraz jakby New Retro Way od filmów po gry wideo. I teraz panowie, do was pytanie, jakbyście się mogli tutaj podzielić takimi ulubionymi filmami pod kątem tej oprawy dźwiękowej, o tego gatunku, o którym teraz cały czas mówimy. Krzysztofie, masz jakieś takie swoje ulubione filmy i gry? Wiesz co, jeśli chodzi o filmy, no to trzeba chyba ten taki film, który najbardziej wypromował Kawińskiego jako takiego trochę samozwańczego ojca synthwave'u, czyli Drive. I ten jego Night Call, który tam zrobił mega robotę i nagle się okazało, że wow, że to można robić 80s niekoniecznie w latach 80. Ale to była taka... Ale to była taka powiew świeżości, bo wiesz, wszyscy wiedzieli, że Cliff Martina zrobi muzykę i ona jest taka bardzo ukryta, stonowana jest, natomiast właśnie ten Kawiński przez ciebie wymieniony, no i też jeszcze kilku innych artystów, bo jeszcze Electric Youth, College i The Chronomatics, no to jest pierwsza płyta i prawdę mówiąc, jak się słucha ścieżkę dźwiękową z Drive'a, to wystarczy tylko pierwszą stronę posłuchać i już wszystko wiadomo i czasami się człowiek zastanawia, czy dalej słuchać, tak? No dokładnie, no bo to chyba trochę się utarło, że muzyka z lat 80. w pewny sposób się stała taka passé, taka ludzie odkrywali coś nowego po tych latach i w momencie, kiedy już był przesyt taką nowością i innymi różnymi formami audio, to takie powrócenie nagle do lat 80. to właśnie było paradoksalnie najświeższe, co można było wtedy zrobić. Więc tak, Drive to mi się, jeśli chodzi o taki czysty synthwave, to mi się od razu skojarzył właśnie z Kawińskim. To jest kwintesencja jest właśnie tego gatunku. Coś jeszcze z filmów na przykład? Wiesz co, jak to może teraz dam Mariuszowi głos, a ja się jeszcze wtrącę może za chwileczkę. Okej, okay, a może z gier coś... Z gier to ja mam całą listę, kolego. No to dajesz w takim razie. To ja tutaj nie chcę tutaj też... Zabierać czasu antenowego. Dobrze, spokojnie. Jakby co, to wytniemy ciebie, nie martw się. Nie no, to z gier jest, wiesz, jest cała masa, nie? Chociażby ja też chyba najbardziej 80sowego, synthwave'owego może, bo 80s to też trochę bardziej rozbudowane, ale Hotline Miami 2, no to jest jeden wielki synthwave od pierwszego do ostatniego kawałka. Tak bardzo mocno zalatujący tym takim synthwave'em, takim cybernetycznym, mrocznym, no to jest na pewno Ghost Runner, który jest taki bardzo szkolny jest ten synthwave, jak po prostu też chce się komuś powiedzieć, jak brzmi taki synthwave, no to Ghost Runner jest tutaj jak najbardziej dobrym przykładem, tak samo jak chociażby, nie wiem, Far Cry 3, Blood Dragon. Cała gra jest takim jednym wielkim synthwave'em. Nikt się nie spodziewał nawet, że ten, nie wiem, DLC, dodatek do gry odniesie... Tak, to jest DLC. Tak, taki chyba sam taki pełny... Z jajem. Bo to jest dodatek, który nie potrzebuje podstawki, z tego co pamiętam. Więc to też bardzo dużo takiego ciężkiego synthwave'u tam jest. A ja to trochę rozgraniczam, bo zresztą mnie bardziej kręci taki synthwave i new retro wave, który jest jak najbliższy do tej muzyki, którą się słuchało wtedy w latach 80., czyli takiego właśnie popu,
pokoju, właśnie tak jak wspomnianego wcześniej Phila Collinsa, czy Duran Duran i innych takich, więc mnie bardziej kręcą takie lżejsze motywy. Co też, tak jak napomnieliśmy wcześniej o It Takes Two, to nawet ten soundtrack ma dwa kawałki, które są bardzo mocno takie 80s disco błamane przez synthwave, co w ogóle to mnie zaskoczyło w całym soundtracku, że ja sobie słucham, jest bardzo dużo baśniowości, a tu nagle wchodzi taki new retro wave. I takie o, sprytne. I okay, to też no właśnie. No to Hotline fajnie. Miami Far Cry i co jeszcze? I Ghost Runner. Ghost Runner, okej. Czyli co, święta trójca dla ciebie, rozumiem, jeżeli chodzi o Retroid, czy jednak coś... Takie najbardziej oczywiste tytuły, które mi przyszły do głowy. Mhm, okej. Okay. A Marcinie, u ciebie? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o filmy i gry w kwestii tego gatunku muzycznego? No, jeśli chodzi o filmy, no to nie można nie wspomnieć o Kung Fury, który, nie pamiętam, kiedy został wydany, w 2017 chyba? Nie chcę tutaj teraz złej daty podać, ale no, Kung Fury to jest dla mnie już taki klasyk. Wszyscy czekają na kontynuację. Tak, która teraz powinna się ukazać. Gra nawet chyba się ma pojawić. A widzisz, to gdzieś mnie minęło, ale na Kung Fury 2 czekam z niecierpliwością, no bo będziemy mogli zobaczyć w nim między innymi Michaela Fassbendera czy Arnolda Schwarzeneggera, no to... Brakuje jeszcze zacieram... Claude'a Van Damme'a jeszcze. To już by było. Tak, i Chucka Norrisa. Zostawili sobie na trzecią część. No. Tak, to jest tak samo jak ten, Niezniszczalni. Też czwarta część powstaje. Tak, wszystkich władowali. Tak. No ale okej, Kung Fury, a z filmów przypuszczam, że Drive na pewno, coś jeszcze? Zdecydowanie Drive, ale też wydaje mi się, że ciekawą pozycją wartą uwagi jest tutaj film Tron, który może nie ma... Oryginalny, czy z Daft Punkiem ci chodzi ten... Nie, mam tu na myśli Daft Punk, ten nowy Tron z Daft Punkiem. Mimo, że nie jest to jakaś taka esencja New Retro, to jednak wykorzystuje mnóstwo właśnie takich instrumentów syntezatorowych z tamtej dekady, z lat 80. i brzmi to niesamowicie moim zdaniem. Przestrzeń. To się ma takie wrażenie, przestrzenna jest bardzo ta muzyka. Dokładnie. No, moim zdaniem przyczyniło się trochę to właśnie też do takiego poszerzania świadomości New Retro, że kurczę, taki blast from the past, rozumiesz, nie? W ogóle Daft Punk mają taką stylistykę bardzo... Tak, dyskotekową, można by powiedzieć, nie? Która czerpie właśnie z różnych dekad. No, ale no, na pewno jeśli chodzi o filmy, no to zdecydowanie Kung Fury. No, jak już wspomnieliśmy, motyw główny śpiewa David Hasselhoff. Także jeżeli ktoś jeszcze tego filmu nie widział, no to on jest chyba dostępny na YouTubie, no nie? On miał być w oryginale dostępny na YouTubie, więc pewnie jest. Chyba nawet był z polskim lektorem, tym takim bardzo charakterystycznym. Świętej pamięci Knapikiem. Chyba tak. Mm-hmm. No. Natomiast jeżeli chodzi o gry, to jest właśnie ciekawe, bo wydaje mi się, że tutaj jeszcze jest spore pole do popisu, bo znaczna część gier New Retro to pozycje niezależne, jakieś małych studio, które mimo, że odnoszą sukcesy, no to wydaje mi się, są zbyt małe, żeby spopularyzować bardziej ten podgatunek. Stąd fajnie właśnie, że powstał ten Far Cry, o którym tutaj Krzysztof już wcześniej wspomniał. Ale też no, osobiście no, nie mogę nie wspomnieć o moich ukochanych Borderlandsach z dodatkiem Cartel. Teraz zapomniałem tytułu, jak na ironię. Wspomniałem w każdym razie o tym dodatku w moim artykule odnośnie New Retro. To był event wydany w tej grze i ma niesamowitą muzykę właśnie New Retro. Natomiast osobiście chciałbym zobaczyć jakąś właśnie taką wysokobudżetową grę New Retro, na przykład, nie wiem, jakąś grę wyścigową typu Need for Speed 2 Underground, ale nie wiem, osadzoną w latach 80. na przykład. Czy chociażby jakąś właśnie cyberpunkową grę. Tutaj w sumie można by podpiąć na siłę Ruinera, ale no...
Ruiner jednak miał bardziej takie klimaty dark wave'owe, aniżeli synth wave'owe. Chciałbyś jeszcze coś ewentualnie, jakieś swoich propozycji, czy tutaj odsyłasz do swojego artykułu, gdzie szczegółowo opisałeś swoje jakieś tytuły warte uwagi pod kątem muzyki? Myślę, że warto się zapoznać, tak, z artykułem, który niedawno napisałem. Tak więc odsyłamy do artykułu na stronie gamemusic.pl. Pawle, a jak to u ciebie z filmami i z grami wygląda w kwestii? Jeśli chodzi o filmy, no to oczywiście pominę te, które wy wymieniliście, czyli te najważniejsze jak Drive i Kung Fury, ale jeszcze wrzuciłbym na przykład do tego dużego worka Blade Runner, zwłaszcza ten 2049 sprzed, poczekaj, to był 2017 rok, kiedy on wyszedł. Z muzyką Hansa Zimmera i Benjamina Wallwisha na pewno. Nie wiem, wrzuciłbym tam również Black Mirror Bandersnatch, czyli ten film, który ukazał się na... Ten film interaktywny, który ukazał się na Netflixie. On też posiada u siebie muzykę autorstwa Tangerine Dream, taki zespół. Tak, no i od razu GTA 5 się przecież kojarzy, bo oni też specjalnie dokładnie napisali ścieżkę dźwiękową. Dokładnie, jak najbardziej. I na pewno wrzuciłbym do tego worka chyba praktycznie wszystkie filmy ze Schwarzeneggerem z tamtego czasu, na czele z The Running Man, na pewno. Oj tak. I no oczywiście też myślę, że Jean-Claude Van Damme, może z Lionhearta. Uniwersalny dlaczego nie? Chociaż z tego co pamiętam, to już był początek lat 90., ale okej, załapuje się. No i oczywiście dla mnie najważniejszy film i jeden z najlepszych z tamtych okresów to był Terminator. Nie Terminator, przepraszam, Robocop. Też robot. Mówię tu oczywiście o części pierwszej, druga okej, był okej filmem, trójki nie polecam w ogóle oglądać, a remake, który wyszedł, no był średni tak naprawdę. Jeśli chodzi o gry, to tutaj już zostało wymienione na przykład właśnie w Far Cry Blood Dragon, wymieniłbym również Crossing Souls, czyli taki tytuł, który nawiązuje klimatem właśnie do Stranger Things. To jest takie połączenie w zasadzie kilku filmów. Powrotu do przyszłości, E.T., Goonies. Także było tego od cholery tak naprawdę, ale muzyka jest naprawdę wyśmienita. Świetny tytuł, jeśli ktoś jest fanem Stranger Things i tego typu klimatów, to jak najbardziej polecam. Myślę, że wrzuciłbym tu również jak najbardziej Valhalla, czyli symulator barmanki w cyberpunkowym świecie. Jeśli macie tę grę, to możecie posłuchać sobie w czasie serwowania drinków świetnej muzyki, bardzo relaksująca. No oczywiście tradycyjnie Hotline Miami 1-2, Neon Drive, Katana Zero. Tak, to chciałem wspomnieć później. Jedna z moich... Ja mam problemy z takimi platformówkami, takim hack and slash z połączeniem platformówki, ale grało mi się naprawdę wyśmienicie. Świetna oprawa audiowizualna, ale te dźwięki w tle, o Jezu, to jest jak najbardziej to, co ta gra potrzebowała. No i myślę, że to jest taki numer jeden, takie coś, co przypomina mi o tych właśnie latach 80. No, 80. to był tak naprawdę początek lat 90. tak naprawdę już, ale wpisuje się w ten klimat, o którym mówimy. To jest oczywiście muzyka Yuzo Koshiro do Streets of Rage 2. O tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Najlepsza, wtedy najlepsza odsłona serii. No, jak wyszła czwórka, to się trochę zmieniło. Początek lat 90. tak. I teraz Streets of Rage 2, jeśli dobrze pamiętam, jest na Switcha dostępna, więc jeśli ktoś nie grał, ja polecam, musicie w to zagrać, to jest tytuł obowiązkowy dla wszystkich. W sumie, Paweł, fajnie, że wspomniałeś o Streets of Rage, bo
jak zacząłeś o tym opowiadać, to momentalnie sobie pomyślałem właśnie o tych starych, dobrych grach arkadowych, typu na przykład Cadillacs and Dinosaurs, które... O Jezus, tak! No. No to mówisz do dobrego człowieka, bo Paweł jest fanatykiem. Tak. Jestem fanem. No, on ma taką soczystą ścieżkę dźwiękową przecież też, Cadillacs and Dinosaurs. Wszystkie gry Capcomu chyba z tamtego okresu, mam takie wrażenie, miały taką muzykę. Chyba wyjątkiem mógłby być Punisher, ale... Tak. Bo on miał bardziej taką orkiestrową muzykę. Ale tutaj wtrącę 5 groszy, się pochwalę. Byłem takim nerdem, jeżeli chodzi o Punishera, to jest w ogóle moja ulubiona postać uniwersum Marvela. Byłem takim nerdem, jeżeli chodzi o tą platformówkę, arkadówkę, że potrafiłem przechodzić tą grę na jednym życiu. Nie na jednym żetonie, na jednym życiu. I zawsze mi się marzyło pojechać znowu nad morze, wrzucić żeton i pokazać wszystkim, jak się przechodzi tą grę na jednym życiu. Po prostu. I tam później w tych w liście płac jest twoje imię, nazwisko, tak? Że on tyle zebrał tych punktów. Słuchaj, no musisz jakoś poszukać tego automatu, może gdzieś ktoś sprzedaje, to wiesz, tak wstawić w salonie. No. Albo leży gdzieś w piwnicy. Jeżeli dziewczyna, małżonka pozwoli, no to tym bardziej. No. Żeby jeszcze dziewczyna, małżonka była, ale nieważne. Wiem, że... To masz łatwiej. No właśnie. To tym bardziej. Tak, budżet. Potrzebuję budżet tylko. Wiem, że parę lat temu na dworcu głównym w Poznaniu po schodach, to jeszcze stary dworzec był, nie ten chlebak, który jest na chwilę obecną, tylko ten stary dworzec. Tam gdzieś po schodkach na dole, wśród tych wszystkich, wiesz, sklepów z kebabami, był jakiś salon gier, gdzie był Punisher, ale wydaje mi się, że już niestety tego miejsca nie ma, więc no, będę musiał szukać. Albo tak jak ja mówicie. Chyba widziałem taki automat w Krakowie, ale mogę się mylić. No jest w Krakowie jest ogólnie salon, tak? Arcade'ów. I możliwe, że tam jest pani Flipperów. W Warszawie też jest muzeum retro. Byłem niedawno w Manchesterze, tam jest takie miejsce NQ64 bodajże się nazywa. Mieli Żółwie Ninja, to po prostu było mega super. Tak. Ale niestety pani Szara nie mieli, no. Nie mów takimi tytułami zaraz, bo Paweł nam wyszczeli. Tak? No Mariusz, mówimy dzisiaj o nostalgii, także... Kolekcja Żółwi Ninja, to ja po prostu to biorę w ciemno. No, my czekamy z Pawłem na wersję teraz zremasterowaną, ma się pojawić, tak więc my będziemy prawdopodobnie jakiegoś streama z tego tytułu robić. Nie, okay, no, Tak? Jak będziecie robić online gameplay, to ja sobie bukuję Rafaello i do was dołączam. No ja Leonardo, Paweł, Michelangelo, tak więc możemy grać. Jeżeli Krzysztof się skusi, to będzie grał tym Splinterem. Albo Donatello. No dobrze, no to ja ze swojej strony też tak podsumuję, się starałem sobie poszukać, oprócz już tych takich klasyków, o których wspominaliśmy, czyli a szczególnie Drive, od którego sądzę, że się bardzo dużo zaczęło, to ja się zastanawiałem, jakie filmy oglądałem, które by faktycznie nawiązywały do tej stylistyki muzycznej, też jakby do tego gatunku filmowego z lat 80. I przyszły mi na myśl takie tytuły jak Summer 84 z muzyką Lematos, to jest taka para Meksykanów z DJ-ów, która właśnie taką syntynową muzykę 80-ową, popową łączy ze sobą. Sam film no to jest takie właśnie nawiązanie do tego kultu klasyków, horrorów, gdzie nastolatkowie odkrywają, że są... odkrywają tam bodajże morderstwo, zabójstwo, no i później ten morderca stara się ich dopaść. Nie jest to Krzyk, a w klimatach mam na myśli. Natomiast drugi, to jest mój ukochany film, to jest kanadyjski, niezależny film, post-apo, żeby było zabawnie, a i żeby jeszcze było zabawnie, jeździ się tam na rowerach. Nazywa się Turbo Kid. Trochę nawiązania jest do Mega Mana nawet, bo główny bohater później odkrywa Power Glove, który mu pozwala później
z tej rękawicy strzelać taką wiązką energetyczną, no i swoich, taki gore momentami nawet jest w tym filmie i bardzo, bardzo lubię ten film, a ścieżka dźwiękowa jest fenomenalna, tak więc panowie, jeżeli nie mieliście okazji nigdy obejrzeć, a tym bardziej usłyszę tej ścieżki dźwiękowej, to po podcaście zachęcam, żebyście sobie przynajmniej zapowiedź filmu zobaczyli, Turbo Kid, a ścieżkę dźwiękową przesłuchali tym bardziej. Ostatnim takim polecajką z mojej strony to jest It Follows Richarda Wielanda, aka Disaster Piece. W sumie bardzo znany kompozytor, bo zrobił muzykę do Feza i do kilku innych jeszcze mniejszych i większych gier. On później zaczął troszeczkę pójść w stronę filmów niezależnych i tak wylądował w kolejnym horrorze i bardzo innowacyjnym horrorze. Też jeżeli nie mieliście okazji go obejrzeć, ani usłyszeć muzyki, to też jakby zachęcam. Z kolei o gier, no dla mnie Opus Magnum jest, szczerze mówiąc, to jest Hotline Miami 1, bo od tego chyba zaczęła się moja miłość do tego Synthwave'a. A no przecież tam mogliśmy usłyszeć po raz pierwszy Moona, Perturbatora, Jaspera Byrna, prawda, wielu, wielu innych znanych muzyków, którzy wypłynęli na popularności tej grze. Mało tego, to była gra niezależna, stworzona przez dosłownie dwie osoby. Z tego, co ja wiem, to w tym roku nawet dziesięciolecie obchodzi ten tytuł i powstał nawet dokument, w którym twórcy opowiadają o tym, że pracują nad trzecią odsłoną, bo czy nawet nie od trzecią, co tylko kolejną grą. Tak więc zobaczymy, co z tego wyniknie. No już tutaj wspomniany Far Cry 3 Blood Dragon i ta Katana Zero. Ja bym jeszcze tutaj dodał trzy tytuły, mianowicie Narita Boy z Salwińskiego sprzed niespełna chyba bodajże tamtego roku. A gra, która też trochę, można by powiedzieć, zrobiła zamieszania pozytywnego pod kątem estetycznym i też pod kątem samej muzyki. A na pewno wcześniej, wiele, wiele wcześniej, chyba w tym samym czasie co Hotline Miami, pojawił się Double Dragon Neon Jake'a Kaufmana i Kazumi Yamane. Jake Kaufman w ogóle wypłynął na takiej też stylistyce muzycznej. To jest taki kompozytor niezależny, który mnóstwo świetnych też ścieżek dźwiękowych napisał i między innymi do Double Dragon Neon. To jest taki pastisz bardzo popularnej z japońskiej serii gier Double Dragon. No i chyba ubiegłoroczny też No More Heroes 3. Też bym powiedział, że też ma takie momentami słychać ten 18s i też ten cały retroway, o którym dzisiaj rozmawiamy. Panowie, dobrze, to może na sam koniec, tak żebyśmy sobie tutaj powiedzieli, za co tak naprawdę pokochaliśmy tą muzykę do New Retroway w grach wideo. I Marcinie, jak to, za co ty pokochałeś? Z czego to tak wyszło, że nagle, wiesz, to jest twój prawdopodobnie jeden z ulubionych, jak nie ulubiony gatunek muzyczny? Tak, zdecydowanie jeden z ulubionych. Może dlatego, że łączy też kilka innych podgatunków, o których na początku też wspomniałeś, jak na przykład no, filmy horror, muzykę horror. Ja osobiście jestem dużym fanem horrorów. Do tego dochodzą syntezatory. Musimy się wymienić po podcaście. To się musimy wymienić. Nie ma sprawy. Natomiast za co pochwaliliśmy muzykę New Retro? Ja bym... Nie chcę się powtarzać, ale mi się wydaje, że możemy jeszcze ją pokochać, bo jest naprawdę dużo miejsca w branży gier na tą muzykę. Ale no, dla mnie osobiście ma ona dużą wartość właśnie sentymentalną, dużą nostalgię, którą mi daje. Mam dużo miłych wspomnień ze słuchania New Retro Wave podczas urlopu, na przykład, nie wiem, siedząc nad morzem, patrząc na zachód słońca i słuchając muzyki The Midnight, powiedzmy. Gdzieś też kiedyś się spotkałem z takim stwierdzeniem, że nostalgia jest jak heroina dla starych ludzi, wiesz? Może wszystko. Jest. Zgadzam tak. się. Taka prawda. Wszystko z umiarem oczywiście, ale grając na przykład w Katana Zero, o której Paweł wspomniał, no mogłem też trochę poczuć się jak właśnie za tych dawnych lat, kiedy to można było usiąść w niedzielny poranek przed komodorkiem, pograć beztrosko w gry i
nie przejmować się niczym. I jutrzejszym dniem. Dokładnie. I taką fajną właśnie dawkę miłych, beztroskich wspomnień, nostalgii mi daje ta muzyka. I za to ją kocham. Mhm. Krzysztofie, a za co ty pokochałeś muzykę do New Retroway? Ja generalnie, jako że się nie wychowałem i nie miałem jakiegoś super dostępu do muzyki z lat 80., to jak zacząłem ją zgłębiać, to uznałem, że te lata chyba muzycznie były jednymi z najlepszych, bądź nie najlepszymi latami dla w ogóle muzyki. Tam powstały te takie najbardziej charakterystyczne. Z gier i popularna taka. Tak, tak. Tam też sprzętowo się rozwinęła muzyka bardzo mocno. Pojawiły się właśnie syntezatory, pojawiło się właśnie MIDI, nagrywanie wielościeżkowe. To otworzyło po prostu mózgi tysiącom artystów i wypłynęły super sławy jak Queen, jak właśnie Genesis, jak Dire Straits, jak Madonna, tak, jak Michael Jackson. Tak. I ta muzyka właśnie New Retrowave daje mi takie jakby rozszerzenie trochę tego, chcąc, nie chcąc, skończonego pola, jakim jest muzyka lat 80., no bo wiadomo, że no, muzyka lat 80. skończyła się właśnie powiedzmy w 1990-91 roku. To już był taki finisz tych lat, gdzie już wchodziły zupełnie inne klimaty. No a New Retrowave, Synthwave i te inne podgatunki, no robią to sprytnie, rozwijają tę formę, wyciskając tą nostalgię do po prostu ostatnich soków. Tam przed chwilą został wywołany The Midnight i chyba takim najbardziej nostalgicznym obrazkiem, jaki można chyba sobie przywłaszczyć, jest ich okładka albumu Monsters. Tam jest taki pokój takiego typowego 80-sowego dzieciaka z tych lat, taki plakaty z gier, z filmu. Tak, Powrót dokładnie. Do przyszłości, prawda, można było. Tak, dokładnie. Tam jest po prostu każdy milimetr tej okładki jest zagospodarowany falą nostalgii. I chyba właśnie to, co nas wspólnie łączy tutaj z Mariuszem, jest to, że właśnie w momencie, kiedy sobie właśnie siedzimy w jakąś letni wieczór albo w nocy i słuchamy chociażby takiego America Online The Midnight, no to czuć tą taką nostalgię, której się nie przeżyło, ale gdybym ja żył w tych czasach, to na pewno tak by to teraz wyglądało. Taką nostalgię bym pewnie czuł, gdybym się wychowywał w tych czasach. Super, bo to naprawdę fajne uczucia daje, takie prawdziwe. Mimo że się tego nie przeżyło, to mogę się pod tym podpisać. Że gdzieś tam duchem jesteś z tymi latami, mimo tego, że pojawiło się na świecie kilka lat później. Tak, zdecydowanie. Jeszcze tak, jak mogę wtrącić 3 grosze z perspektywy właśnie muzyka, osoby, która też bardzo lubi tworzyć muzykę elektroniczną. Cieszy mnie to, że właśnie New Retro Waves spopularyzowało się do tego stopnia, że miałem przyjemność zapoznać się z tym gatunkiem i zacząć sam tworzyć taką muzykę, no bo jest to jednak właśnie taki podgatunek, którego szukałem przez całe swoje życie i w końcu udało mi się znaleźć właśnie taki podgatunek muzyki elektronicznej, który też poniekąd uwielbiam robić. O, to piątka, bo ja jestem też na tym etapie, że już ze słuchania przeszedłem do tworzenia i nawet jestem w trakcie pisania ścieżki dźwiękowej do jednej gry właśnie w takim klimacie około 80-sowym. No to kiedyś miejmy nadzieję, że będziecie mogli, drodzy czytelnicy, słuchaczki oraz słuchacze, o tym albumie od Krzysztofa przeczytać na łamach serwisu. Pawle, tak? Ja ze swojej strony mogę dodać tylko, że właśnie ten mój projekt New Retro o nazwie Unitron znalazł się na ścieżce dźwiękowej z gry Commander 85 i soundtrack dostępny jest na Bandcampie. I to jest właśnie...
Jest w postaci takiej audycji radiowej z lat 80. Są bloki reklamowe, także polecam do przesłuchania. Podsyłaj link koniecznie. Tak, link będzie udostępniony, jeżeli nas słuchacie na YouTubie, to pod opisem będzie można znaleźć link do tego albumu. Dzięki Marcin za przypomnienie. Pawle, a jak to z tobą, z tą miłością? Za co pokochałeś ten New Retro? Ja tu oryginalny nie będę. Dla mnie to jest przede wszystkim kwestia sentymentów i tych czasów. No tak, bo ty jesteś najmłodszy z nas wszystkich. Jestem najmłodszy, ale jestem wyjątkowo na tyle stary, żeby zaczynać każde zdanie od a kiedyś to było. Ale no, taka jest prawda. Tak jak mówiłem na samym początku, ja się wychowywałem na tych wszystkich kasetach VHS, na tych wszystkich filmach, serialach, które rodzice przynosili z wypożyczalni osiedlowej, na tych grach na automacie, tak? Na automatach. Tak? Każdy, który mnie zna, wie doskonale, że jeśli ktoś mnie zaprosi albo zaprosi na partyjkę do jakiegoś muzeum automatów, no to ja po prostu przyjmuję to, te zaproszenia, nawet się nie pytam o nic. Ja po prostu biorę kilka dni wolnych i idziemy trzepać. Bierzesz tą czerwoną czapkę albo na głowę, zakręcasz ją daszkiem i rzucasz monetę i po prostu... Żebyś wiedział, że mniej więcej tak właśnie to wygląda. A no i deskorolka, jak Bart Simpsonów. A ja jeżdżę na deskorolce, więc to jest jeszcze bardziej aktualne. Ale faktem, to jest taka podróż do przeszłości, tak, podróż do tego beztroskiego dzieciństwa, kiedy rzeczywiście można było usiąść sobie na tyłku przed konsolą czy tam przed komputerem, zagrać sobie w jakąś grę, jedną, drugą, i nie myśleć o tym, co się będzie działo jutro, za tydzień, i nie muszę myśleć o tym, żeby iść do szkoły albo do pracy, nie daj Boże, tylko po prostu jestem ja, moje gry i tego mi nikt nie zabierze, podobnie jak moich wspomnień. I myślę, że muzyka synthwave'owa, new synthwave'owa jest takim właśnie podróżem, jest takim elementem podróży właśnie do przeszłości, i to jest taka bardzo przyjemna podróż. Również bardzo relaksująca. Nie wiem, czy wy też to widzicie, ale ta muzyka synthwave'owa jest bardzo, bardzo spokojna. Rzadko kiedy jest taka mocna jak muzyka rockowa, metalowa. Ona jest bardziej... chyba, że Perturbatora słuchasz, tak? No, zależy od artysty, tak. To no. Też, ale ja przede wszystkim natrafiałem właśnie na takie spokojniejsze klimaty, taki porównywalny ze smooth jazzem. I może też to wpływa na to, że tego mi się po prostu przyjemnie słucha ze słuchawkami na uszach. I kiedy mam taką okazję, i kiedy znam takich artystów, to jak najbardziej ich słucham, kupuję ich albumy. No i przeczesuję przede wszystkim Bandcamp w poszukiwaniu nowych brzmień. I mam taką nadzieję, nie jest to jeszcze aż tak bardzo może widoczne, żeby ta muzyka synthwave'owa była jakoś powszechna w branży gier wideo, czy w ogóle w grach. Ale mam taką nadzieję, że będą pojawiały się takie osoby również z tego młodszego pokolenia, które z tych lat 2000 już, które zaczną tworzyć gry i muzykę właśnie też utrzymaną w tych klimatach, że w jakiś sposób docenią te dźwięki. Tak, ja tego myślę, sobie życzmy. Tak, ja się też pod tym podpisuję. Ja nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie, ale jak był ten wielki boom na ten gatunek muzyczny, to prawdę powiedziawszy, aż tak wiele tych gier w ciągu roku nie wychodziło z tą taką atmosferą synthwave'ową. A wiadomo, że Hotline Miami bardzo dużo namieszał, ten Drive dużo namieszał. Tutaj dużą rolę pełni jednak te medium, tak? Jeżeli jest odpowiednie medium, jest odpowiednia, powiedzmy, scenariusz, atmosfera, która pozwala pójść w tą stronę, no to naprawdę można się pokusić o to, żeby stworzyć. Nawet teraz sobie przypomniałem przecież, że nawet pierwszy Dying Light Pawła Błaszczaka miał taką muzykę. I no, ja bym też sobie życzył, chociaż prawdę mówiąc, tak co roku dostajemy chyba taki jeden tytuł, który się bardzo mocno wybija zarówno pod kątem gameplayowym, rozgrywki, jak i też pod kątem muzyki, tak?
ale sądzę, że jest o wiele więcej takich tytułów, o których nie wiemy. Zresztą internet jest zalewany tym gatunkiem. Ja ze swojej strony tutaj postaram się dosłownie kilka zdań powiedzieć, bo na pewno się podpisuję po tym wszystkim, że ta nostalgia, no ja się też urodziłem w pierwszej połowie lat 80., to jakby to jest dla mnie bardzo bliski gatunek, w ogóle wszystko, co jest z lat 80. to jest bardzo bliskie memu sercu. Natomiast sądzę, że za co tak naprawdę pokochałem, to chyba za tą taką surowość, taką coś, co nie jest takie idealne. Bo jeżeli tak spojrzymy na obecne czasy, na te lata 80., to jednak wszystko jest takie teraz, wiecie, wyszlifowane, piękne, to jest zbłyszcze, jest idealne wręcz. A tamte lata 80. to właśnie miały taki nieokrzeszany trochę klimat tych właśnie przesterowanych czasami jakichś tam, powiedzmy, tych dźwięków elektronicznych, czy to jakieś, powiedzmy, mocniejsze, lekkie brzmienia, o których też Paweł słusznie wspomniał, ale jednak pierwsza rzecz to chyba ta nostalgia i kiedy zacząłem grać współczesne gry, które nawiązują do tamtych lat, no to automatycznie uruchamia się w tobie te małe dziecko, które spędzało mnóstwo czasu przed telewizorem albo w salonach z automatami, nie mówię już o kinie i spędzaniu czasu z rówieśnikami i sądzę, że to jest ten clue, ale też bym chciał podzielić, bo my na przykład z Marcinem, dla nas to jest coś, że myśmy żyli w tamtych latach i dla nas to jest takie bardzo bliskie, ale to jest ciekawe, że w przypadku Pawła i Krzysztofa, mimo tego, że nie przeżyliście jakby tego okresu, to jest bardzo wam bliska ta muzyka, jest bardzo wam bliski ten gatunek, no to tylko pokazuje, jak że to jest taki bym powiedział język pokoleniowy, tak, że nie ma znaczenia, ile się ma lat, po prostu ta muzyka bardzo ci przypadnie do gustu i ona jest mimo tych wielu dziesiąt lat, ona jest bardzo na czasie, ona jest bardzo oryginalna, bo na podstawie niej wypłynęło mnóstwo później współczesnych artystów, którzy jakby się inspirują, wzorują się tym gatunkiem muzycznym i do niego wracają i czerpią, tak? No, powiedzmy sobie szczerze, teraz bardzo trudno, ciężko coś nowego wymyślić. No, koła nie wymyślimy na nowo, co jedynie to się możemy inspirować jakimś gatunkiem muzycznym sprzed kilku dekad czy kilkudziesięciu lat i to sądzę, że to jest w każdej chyba sferze naszego życia, począwszy od mody poprzez książki i można byłoby tutaj chyba wymieniać. Jednak trzeba sobie przyznać, że sądzę, że ten złoty okres dla tej muzyki do tych gier to były właśnie lata te 2000, o których też Paweł wspomniał, o których my wspomnieliśmy o tych grach. Teraz nieco to troszeczkę gdzieś tam, powiedzmy, zostało pominięte, zaszyte i w większym przypadku, w wielu przypadkach gry niezależne nam przypominają o tej muzyce i całe szczęście im za to, plus niezależni artyści. Sądzę, że dużo dzisiaj chyba powiedzieliśmy o tym gatunku i o tym, jak wspominamy to, jak bardzo ważna jest dla nas muzyka i mam nadzieję, że kiedyś, panowie, będziemy mieli okazję, żeby wrócić do tego tematu i może podzielić się jakimiś nowymi odkryciami. Ja ze swojej strony i też Pawła życzymy wam dalszych sukcesów i też czekamy na wasze albumy, o których będziemy mogli, miejmy nadzieję, napisać też na łamach serwisu GameMusic.pl. Tak więc jeszcze raz bardzo ci, Krzysztofie, dziękuję, że dzisiaj byłeś z nami. Ja również dziękuję, fajnie się gadało. Polecam się na przyszłość. Koniecznie. A Marcinie, bardzo ci serdecznie dziękuję za artykuł, bo ten artykuł tak naprawdę twój zainspirował do dzisiejszego odcinku podcastu i też jakby ze swojej strony odsyłam do przeczytania tego podcastu, artykułu na łamach serwisu GameMusic.pl. Tak więc bardzo ci serdecznie, Marcinie, dziękuję, że byłeś dzisiaj z nami. Polecam się również i dziękuję. A drodzy słuchacze, drogie słuchaczki oraz widzo, mieliście okazję usłyszeć 49. odcinek podcastu Słuchaj Gier. Powoli zbliżamy się do jubileuszowego odcinka 50. Dlatego mamy nadzieję, że nas dalej będziecie słuchać. Jeżeli nas jeszcze nie subskrybujecie, to zachęcamy do subskrybowania na Spotify, Apple Podcast, na Google i wielu innych platformach, które streamują podcasty. I oczywiście za dotychczasowe
finansowe wsparcie. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy. Bardzo jest dla nas ważne i cieszymy się, że możemy się z Wami dzielić naszą wiedzą i też przemyśleniami na temat elektronicznej rozrywki. Z tej strony jak zawsze Wasz wierny samuraj kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.